Nadeszła ta wiekopomna chwila i dzisiaj w końcu film z odpowiedziami na Wasze pytania. Długo oczekiwany, przekładany, nie bez powodu, ale dzisiaj w końcu jest. Witam wszystkich gorąco jak zwykle w izerskich tropikach i zapraszam na film. Zaczynamy od początku, czyli od pierwszego pytania, jakie padło z Waszej strony. Pani Teresa pyta, Juki, jak mają przetrwać zimę? W domu czy w piwnicy? Pani Teresa, nasze Juki są cały rok w ogrodzie. I to nie ma znaczenia, czy jest lato, czy jest zima. My je trzymamy na zewnątrz. Ale rozumiem, że Pani pyta o taką Jukę, która rośnie w donicy. Co ja myślę? Jak Pani odpowie? Jeżeli ona stoi w ciągu lata na zewnątrz, gdzieś na balkonie albo na tarasie, to super. Jeżeli stoi w domu, jakoś tam przeżyje ten czas, ale no, rośliny, tak jak dzikie zwierzęta, lubią przestrzeń, lubią świeże powietrze. Dom, mieszkanie, różnie to tam bywa, różne są przecież sytuacje. Gotujemy coś, pieczemy coś, smażymy coś. Więc ogólnie polecam trzymać rośliny na zewnątrz, a zimą trzeba im zagwarantować takie miejsce, jeżeli chodzi o juki, o palmy, w którym będzie dużo światła. To jest podstawa. Jeżeli przez zimę będą miały dużo światła, na kolejny sezon, na kolejny rok na pewno będą dobrze rosnąć. I temperatura 10 do 15 stopni, czyli w mieszkaniu trudno ją zagwarantować. W piwnicy, tak jak Pani pytała, za ciemno, chociaż temperatura może i by była dobra. Najlepszym miejscem na takie zimowe przetrzymanie rośliny, która jest rośliną doniczkową, moim zdaniem to jest jakaś weranda, jakiś przedsionek do domu. Miejsce, gdzie jest dużo światła, ale nie jest zbyt gorąco. Kolejne pytanie od Pani Kasi. Czy kupując kaktusy w marketach możemy spodziewać się po kilku latach uprawy tak kolorowych kwitnień? Publikowaliśmy posta, w którym pokazywaliśmy, jak pięknie kwitną nasze kaktusy i na pewno pod wpływem tego Pani Kasia zadała to pytanie. Otóż tak, powiem Wam tak generalnie, co ja uważam o marketowych roślinach. Z kupowaniem roślin w markecie to jest tak jak z kursem na prawo jazdy. Na kursie prawa jazdy kiedyś uczono, jak jeździć, jak kierować. Teraz uczą, jak zdać egzamin. No i podobnie z tymi roślinami w marketach. One mają pięknie wyglądać w markecie, wy macie chcieć je kupić, kupujecie je. A co będzie się zdziało, co się będzie zdziało z nimi później? Tak naprawdę tych, którzy to sprzedają, niewiele obchodzi, bo jeżeli wam padnie, no to pójdziecie do marketu i kupicie, podejrzewają, kolejną roślinę i oni będą mieli na tym interes. Ale to nie o to chodzi. Dlatego powiem wam tak. Markety też z różnych źródeł sprowadzają rośliny. I jeżeli chodzi o kaktusy, akurat wydaje mi się, że to są rośliny na tyle odporne i uprawiane w tak dobrych szkółkach i rozmnażane, że raczej nie powinniśmy mieć problemu. Jeżeli kupimy w markecie kaktusa, jeżeli on kwitł, kupując go, bo tak często też bywa, super. Wydaje mi się, że jeżeli będzie tylko w odpowiednich warunkach przetrzymywany, będzie miał swój okres spoczynku i będzie później miał dużo światła na wiosnę i latem, z pewnością również zakwitnie. Czy kupować wszystkie rośliny? No sami wiecie, zresztą też jest taki market duży, ja już nie chcę wymieniać nazwy, ale widziałem w tym roku, mieli taką akcję na rośliny tropikalne, które rosną w gruncie i były trachikarpusy, i były feniksy, i były różne juki, i kordyliny były. I na wiosnę czy latem, kiedy oni sprowadzili je do tego marketu, one wyglądały super pięknie, ale byłem już jakiś czas temu tam jesienią, widziałem przecenione te właśnie piękne rośliny, które były wiosną, no i one trochę żałośnie wyglądały i aż serce się krajało, chciało się je kupić, żeby uratować im życie. Za nasze rośliny, które będą, jak już wspomniałem, powstawać od nasionka, u nas my ręczymy, odpowiadamy i dajemy na nie gwarancję. Po naszym ostatnim filmie, który w zeszłym tygodniu publikowaliśmy na YouTubie, pewien pan przedstawiający się jako Baston Ardenu
rozpisał się na temat, no ogólnie troszeczkę mnie tam skrytykował, ale to nie o to chodzi. W każdym razie my na naszej stronie, na Facebooku, na stronie Tropików, Izerskich Tropików, opublikowaliśmy taką wielką listę przybliżonych tolerancyjnych temperatur, jakie znoszą palmy. Oczywiście poruszenie wywołała temperatura Trachycarpusa bulgaria, ponieważ pisałem tam wartość minus 28 stopni Celsjusza. Długo się zastanawiałem, powiem Wam szczerze, zanim to wpisałem, ale dlaczego właściwie mam nie wierzyć w informacje, które znalazłem w internecie? Troszeczkę przysiadłem nad tym tematem i powiem Wam tak, zacząłem u źródła, zacząłem w Bułgarii. Z pewnością wiecie, że w Plodwiw jest ogród botaniczny, którego założycielem jest Kiryl Donow, inżynier Kiryl Donow. On też w 1998 roku założył Palm Center przy tym, czyli Centrum Palmowe przy tym ogrodzie botanicznym. I czytając jego wypowiedzi na różnych forach, znalazłem taką informację, że palmy, które rosną koło jego biura, kiedy spada temperatura do minus 24 stopni Celsjusza, to oni po prostu jakimś nylonem przykrywają, narzucają i one znoszą tą temperaturę bez większych uszkodzeń. Inni, którzy się wypowiadają na tym forum, ludzie, którzy mają kilku czy kilkunastoletnie palmy tej odmiany, mówili, że minus 16, minus 18 stopni to u nich te palmy przeżywają bez okrycia. Dlatego dziwię się i zastanawiam się, dlaczego mam nie wierzyć komuś, bo to akurat pisali Amerykanie, którzy też już od jakiegoś czasu zajmują się tą palmą w swojej szkółce i oni właśnie podali taką wartość, że graniczna temperatura, przy której ta palma umiera, to jest minus 28 stopni Celsjusza. Biorąc pod uwagę to, co powiedział pan Kiryl i to, co pisali inni forumowicze z Bułgarii, czyli tam, gdzie ta palma skąd pochodzi i gdzie rośnie i gdzie są starsze egzemplarze niż u nas, to dlaczego mielibyśmy im nie wierzyć, dlaczego mielibyśmy podważać te informacje? Ja uważam, że wszystko zależy od tego, w jakim wieku jest palma, w jakim otoczeniu palma rośnie. Wszystko zależy od tego, czy temperatura jest z dużą wilgotnością, z małą wilgotnością powietrza, czy podłoże, w jakiej kondycji ogólnie jest palma. Dlatego nie zakładajmy od razu, że ktoś podaje bzdury. No skoro tak mu wyszło i wyszło, że palma mu padła dopiero przy minus 28 stopniach, a znam tych ludzi i parają się tym od wielu, wielu lat, dlatego no, chyba nie w ich interesie byłoby, żeby podawać takie bzdury, a ja tylko biorąc i zbierając te informacje, opublikowałem na naszej stronie w poście całą listę palm z ich tolerancją na ujemne czy niskie temperatury. Ten sam człowiek pod tym samym filmem może nie tyle zadawał pytania, co poddawał wątpliwość, czy przedstawiana przez nas konstrukcja, czyli rusztowanie warszawskie i folia, czy będzie na tyle mocna, na tyle solidna, aby palma, która w niej rośnie, przetrwała srogą, świeradowską zimę. Otóż, moi drodzy, wydaje mi się, że ta konstrukcja ma naprawdę bardzo wiele zalet. Pamiętacie, to było rusztowanie warszawskie, związane, obwinięte streczem. Na to przychodziła folia tunelowa, dosyć gruba, kilkusezonowa i to wszystko jeszcze raz było zawijane streczem. Jaki ma wielki plus taka konstrukcja? Jeżeli weźmiemy taki poliwęglanowy tunel jak ten, albo zrobimy budę z poliwęglanu, wydamy mnóstwo pieniędzy. A tu są po prostu dwie warstwy plastiku, między którymi jest powietrze i to wszystko. I podobnie jest w tej budzie, którą ja zrobiłem z rusztowania. Mamy warstwy folii, mamy grubą folię i mamy następne warstwy folii, więc mamy tam przynajmniej dwie, trzy przestrzenie między jakimiś warstwami plastiku, które są wypełnione powietrzem i które też
stopniowo nie dopuszczają, aby niska temperatura do środka zawitała. Farelka, bardzo dobre rozwiązanie, tłumaczyłem Wam, można ogrzewać i jeszcze na dodatek wymuszać ruch powietrza. Trzeba tylko zawsze pamiętać, żeby robić wentylację, czyli muszą być otwory, czy to będzie osłona z włókniny, czy to będzie osłona z folii, czy to będzie buda ze styropianu, czy z poliwęglanu. Musi być wymiana powietrza, muszą być porobione otwory wentylacyjne, takie, żeby nie zbierała się w środku wilgoć, bo wilgoć i wysoka temperatura i ciemność to jest idealne środowisko dla rozwoju różnych grzybów. Co do świeradowskich srogich zim, no ja mieszkam już tutaj 12 lat i nie spotkałem się z zimą, która by była mroźniejsza niż chyba minus 19 stopni, może góra minus 20, więc to już nie są te zimy, a ostatnie 3 lata no to po prostu jest bajka, bo trachykarpusy stoją sobie praktycznie bez zabezpieczenia i nic się z nimi nie dzieje, także spokojnie, ta konstrukcja na pewno wytrzyma i jest o tyle dobra, że jest powtarzalna. Możemy co roku ją rozbierać i co roku ją stawiać. Możemy, ona rośnie razem z rośliną, dokładając tylko przęsła rusztowania, możemy zbudować domek dla palmy po kolejnych latach. Kolejne pytanie, pani Edyta pyta, kiedy i w jakie podłoże wysadzamy palmy? Z doświadczenia powiem Wam tak, że najlepszym terminem do wysadzania palm i chyba jakichkolwiek roślin do gruntu to jest okres po połowie maja. To musi być na tyle wcześnie, żeby roślina mogła się lepiej ukorzenić, a na tyle późno, żeby zabezpieczyć ją przed jakimiś niepotrzebnymi stresami związanymi z wystąpieniem przymrozków. Jakie podłoże? To też zależy od rośliny. Tu chodzi konkretnie o palmy, no ale palmy też mamy różne gatunki. W każdym bądź razie, gdziekolwiek byśmy nie posadzili, bo ja widziałem palmy i w skałach, i w piaskach, i w rzeczce, gdziekolwiek byśmy nie posadzili palmy, pamiętajmy, że przygotujmy to podłoże przepuszczalne. Niektóre palmy lubią wilgoć, ale im szybciej ziemia obsycha, tym lepiej dla palmy, bo my zawsze możemy ją podlać, a jeżeli mamy zbyt mocną ziemię, zbyt zbitą, zbyt ciężką, tam zawsze będzie stała woda, będzie się zbierała wilgoć, a to nie służy większości gatunków palm. Pan Robert pyta, czy osłona na palmy bez dogrzewania naprawdę nic nie daje? No to bardzo ciekawy temat i tutaj pewnie wejdę w polemikę z wieloma znawcami tematu. Niemniej jednak ja stoję na takim stanowisku, iż taka osłona daje. Coś daje. Co daje? Nie mówimy o sytuacji, kiedy mamy mrozy poniżej 15 stopni, kiedy mamy długi okres czasu, kiedy temperatura spada naprawdę do niskich wartości. Chodzi mi o taką sytuację, kiedy temperatura tak jak teraz, albo tak jak w takich okresach lekkiej zimy, ma dużą huśtawkę wskazań temperatury. Osłona tu nawet nie jest tak istotna ze względu na tą niską temperaturę, jak ma chronić roślinę przed silnym, zimnym wiatrem. Nieraz pewnie staliście na przystanku autobusowym, zawinięci kurtkę czy w kożuch kiedyś dawniej, godzina 5 rano czy 6, zimno, minus 5, minus 10 i nagle zaczyna mocno wiać. No i wtedy buda przystanku jest pełna, bo każdy próbuje się schować, schronić gdzieś za ścianą, żeby nie czuć tego wiatru, który przenika naszą kurtkę, przenika gdzieś pod nasze ubranie. Jest nam wtedy dużo, dużo zimniej. Podobna sytuacja jest, kiedy chcemy, mamy, nie wiem, łyżeczkę z gorącym napojem i chcemy troszeczkę ją wystudzić. To co robimy? No, dmuchamy w nią i wtedy ona szybciej stygnie, czyli traci temperaturę.
Podobna sytuacja jest, kiedy wychodzimy na wakacjach, będąc z morza czy z jeziora. Jeżeli wychodzimy, nie ma wiatru, no fajnie, jest nam jakby jakoś trochę chłodniej, chociaż tutaj mamy 20 parę stopni, woda ma około 20, a jednak wychodząc z niej czujemy zimno, właśnie dlatego, że skóra jest mokra i wieje na nas wiatr, który owiewa tą wodę. Przy tej wilgoci robi nam się dużo chłodniej niż naprawdę jest. Roślina, podobnie jak my, jest zbudowana z różnych organów, ma liście, łodygi. Na poziomie komórkowym tkanki stworzone są z komórek, między którymi również znajdują się jakieś przerwy, jakieś przestrzenie, aparaty szparkowe, różne takie urządzenia do urządzenia w roślinie do wymiany gazowej czy do wymiany nadmiaru wilgoci, wypuszczania. Moi kochani, roślina nie jest bryłą, zwartą kulą, sześcianem. To jest też żywa istota, która składa się z różnych zakamarków, tak jak tutaj Wam pokażę. Akurat, co, no mamy palmę malutką, ale ona też, tam w środku jest jakiś zakamarek, tu jest jakiś zakamarek i nie jest to jednolita powierzchnia. O co mi chodzi? Ano chodzi mi o to, że jeżeli nie ma dużego wiatru i nawet temperatura nie jest zbyt optymalna, zaczyna nam spadać, to ta roślina, jeżeli zawinięta jest w jakiś, nawet we włókninę, ona w sobie jakąś temperaturę posiada. Jeżeli wiatr, który wieje, zatrzymuje się na tej włókninie, on nie przenika tej rośliny wewnątrz, między jej organy, ani głębiej między jej komórki w tkance. Ta włóknina zatrzymuje ten silny wiatr i ta roślina prędzej czy później otrzyma tą otoczenia temperaturę, niemniej jednak to powoduje, że jest osłonięta, iż ta temperatura wolniej tam spada. Może nawet na tyle wolno będzie spadać, że kolejnego dnia znowu wyjdzie słońce i nagrzeje nam tą roślinę do takiego poziomu, że przetrwa kolejną noc z niską temperaturą. Zgadzam się, jeżeli są duże mrozy, koniecznie trzeba dogrzewać. I to nie ma dyskusji, ja tu w ogóle nie dyskutuję z tym faktem. Trzeba dogrzewać, trzeba zawinąć czy schować do domku, bo jest możliwość, że roślina nam przemarznie. Ale jeżeli mamy mrozo bardzo, chociaż nie lubię tego sformułowania, mrozotolerancyjną roślinę, czasami przy lekkich spadkach temperatury wystarczy ją zabezpieczyć tylko przed wiatrem i ten wiatr wtedy nie wciska się w głąb, nie wywiewa z niej tego ciepła i ta roślina przetrwa dużo więcej niż taka, która stoi nieosłonięta na powietrzu, jeszcze w przewiewnym miejscu, gdzie hula wiatr. Ja sam się niestety tragicznie o tym przekonałem, tracąc kilka roślin w swoim życiu właśnie tylko dlatego, że nie okryłem je przed wiatrem, a w Świeradowie to wiatry wieją naprawdę, wierzcie mi kochani, solidne. Drugim też takim czynnikiem oprócz temperatury jest to, o czym też już niedawno słyszałem, pan Marek opowiadał na filmie, że występuje zjawisko suszy fizjologicznej. O co tu chodzi? Chodzi tutaj o to, że kiedy mamy zamarznięty grunt, a na dworze, na powietrzu nastają cieplejsze dni, roślina zaczyna żyć, ale nie może z ziemi wyciągać żadnych składników, ponieważ jest zamarznięta i to, co jest w roślinie, a jest wywiewane przez wiatr, ucieka i ta roślina zaczyna wysychać, bo nie może sobie odpowiedniej ilości wody z gleby dostarczyć. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Ja się będę z Wami żegnać. Sami widzicie, dookoła nas zimno. Zaczyna się zima. Coraz mniej spraw ważnych do omawiania, bo już kilka filmów nakręciliśmy, parę spraw wytłumaczyliśmy. Nie będziemy teraz, jak co tydzień, w soboty publikować nowego odcinka naszych filmów. Będziemy to robić pod wpływem impulsu, jeżeli coś ważnego się wydarzy albo o czymś koniecznie będziemy chcieli Wam opowiedzieć, wtedy będziemy publikować następne materiały. Teraz sami rozumiecie,
Zima, niewiele się dzieje. Także przykro mi. Mam nadzieję, że przez te kilka filmów, które mieliśmy przyjemność dla Was nagrać, przekazaliśmy Wam wiele ciekawych informacji. Jeżeli nie, przykro nam bardzo, będziemy się w przyszłości starać jeszcze lepiej. Izraelskie tropiki żegnają. Do kolejnego spotkania, które będzie ogłoszone na pewno na Facebooku czy na naszej stronie Izraelskie Tropiki na Facebooku. I mam nadzieję, że wtedy z radością wrócicie do nas, a my z radością będziemy mogli Wam pokazywać nowe rzeczy i opowiadać ciekawe historie o roślinach tropikalnych. Trzymajcie się, żebyście nie zmarli. Życzę Wam, żeby zima była łagodna, żeby Wasze rośliny rosły piękne i wspaniałe. I do zobaczenia w następnym odcinku, który będzie zapowiedziany na pewno na Facebooku. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Izraelskie tropiki żegnają.